– Nie ucieknie? – Nie, ciotko. Maria przechyliła beczułkę. Cienka struga cuchnącej siwuchy zasrebrzyła się w płomieniach zachodzącego słońca. Ciotka Elżbieta wyciągnęła rękę. – Dosyć, suszu diabła, chcesz rozlać po ziemi? Maria postawiła beczułkę i z wyciągniętą ręką, w której tkwił kieliszek, stanęła na stopniach ganku. – Warka! – zawołała. Z tłumu cisnących się dokoła ganku chłopów i chłopek, oderwała się kobieta bosa w półnaga z podniesioną wysoko nad kolana parcianą koszulą. Zbliżyła się do ganku, powódkę sięgnęła i wypiwszy drobnymi łykami, usta rękawem koszuli otarła. Maria wyciągnęła znów rękę, odebrała kieliszek i kubeczce się zwróciła. Tymczasem ciotka Elżbieta liczyła coś na kawałku zatłuszczonego papieru. Liczyła, mazała, znów liczyć zaczynała, siwe małe oczy ku niebu podnosząc. Lekki powiew wiatru, muskającego o zachodzie słońca drzewa sadu, włosy jej z chustki rozwiewał, jak wąskie białe węże w kłęby skręcone. Ech, wreszcie, liczyć przestała i twarz obrzękłą. Nalaną żółtym, niezdrowym tłuszczem ku stojącej przed gankiem kobiecie zwróciła. Rubel i trzydzieści sześć kopiejek, co? Kobieta milczała, patrząc obojętnie przed siebie. Ciotka Elżbieta w kupie miedziaków leżących na stoliku grzebać zaczęła. Wydobyła kilkanaście sztuk, przeliczyła raz jeszcze, suwając mieć w krótkich, wałkowanych palcach z jakimś zmysłowym zadowoleniem. – Masz, na! – wyrzekła wreszcie, podając całą garść ciężkiej monety apatycznej, jakby zaspanej chłopce. Kobieta podniosła zapadłe oczy na mówiącą i patrzyła chwilę w tę twarz nabrzękłą, poprzecinaną bruzdami. E, – Czy nie dosyć? No, – Zlicz sama! – sygnała Elżbieta ze złością. – Niechaj! – odrzekła Warka. Ujmując brzeg swej koszuli i podsuwając się pod oka bganku, płótno rozciągnięte pod rękę Elżbiety nadstawiała. Ciotka Elżbieta garść miedzi w koszulę wrzuciła i jakiś cień uśmiechu przesunął się po jej wybladłych wargach. Jeden z miedziaków potoczył się po stopniach schodów i zarył się w trawę. Kilku chłopów rzuciło się rozgarniać zarośnięte ścieżki i w masy psiego rumianku zanurzać swe zczerniałe, wielkie dłonie zaczęli. Inni stali z głowami odkrytymi przez resztę szacunku, jaką mieli zawsze dla fasady dworu i obecności samej pani. Głowy ich pokryte Pokundlonymi, nierozczesanymi włosami miały prawie jeden i ten sam odcień myszato rudawych włosów, jakby pokrytych warstwą białego kurzu. Czaszki nie różniły się także. Wielkie, niekształtne, uparte, jakby czworograniaste, szyje cienkie, jakby poprzecinane masą żył, prawie do pół obnażone, plecy przygarbione, wypukłe, koszule na płaskich biodrach wiszące wolno, prawie bez śladu jakichkolwiek kształtów, nogi pokaleczone, bose, całe czarne od wrośniętego kurzu. Kobiety, mało różniące się od mężczyzn, zapadły bez linii, bez piersi, bez bioder. Owinięte całe w szmaty płócienne, z głowami okręconymi zniszczonymi chustkami. Tu i ówdzie błysnęła świeższa twarz młodszej dziewczyny, gdzie niegdzie pierś zaznaczyła się wypuklej pod rozchyloną koszulą. Były to wyjątki, nieliczne zresztą zupełnie. Przeważnie wszyscy ci ludzie mieli w sobie płaskość i zanik kształtów, uplastycznienie nędzy moralnej i fizycznej, coś smutnego w pochyleniu ku ziemi głów i coś dziwnie upartego w błysku szarych oczu. Powoli miedziaki ubywały i każdy chłop z kolei przystępuje do ganku, wywołany kolejno przez panią. Każdy odchodzi, milcząc czasem tylko spluwając ukradkiem, czasem z chwilowo zapaloną iskrą w oku. Za chwilę jednak iskra gaśnie, pieniądze dzwonią za pazuchą, wydymając koszulę tuż przy pasie i obciągając fałdy. Kobiety zostawiają pieniądze w podołku, a gdy odchodzą, za każdym krokiem aż hen ku bramie słychać brzęk miedzi podrzucanej przez spiczasty i skręcone ku sobie kolana. Wreszcie trawnik opróżnia się zupełnie. Powoli jeszcze od ścian domów odrywają się starczychy, owinięte płatami sierawego sukna z siwymi dołami zwieszającymi się na zżółkłych piersiach. Oparte na kijach wloką się zgarbione poza płatę, dzwoniąc masą medalików zawieszonych pod koszulą. Ciotka Elżbieta znikła w głębi domu, nosząc z sobą resztki pozostałych miedziaków. Młoda dziewczyna powoli oparła ręce o stół i znów patrzyła przed siebie, a w wielkich jej czarnych oczach przebijał się nieokreślony smutek i zniechęcenie. Przed nią wszakże, poza łanami jaskrów i rumianku, ciągnęło się wielkie, szerokie, otwarte pole. Całe żółte od pokładającej się prawie do ziemi pszenicy. Złoto tej fali mieniło się jak mora w trochę czerwonawe smugi, ciemniejąc ku górze, gdzie pole z początkiem lasu się stykało. Wśród pola sterczał wielki szary krzyż, ściągając ku sobie cztery ścieżki przecinające fale czerniawymi bruzdami. Poza pszenicą olbrzymi, ciemny wał lasu, wał sosen, masztówek, całych zda się czerniawo-aksamitnych, od wierzchołka płonących w purpurze. – Dobry wieczór, panience! – dziewczyna drgnęła, jakby ze snu zbudzona. Yy, – Dobry wieczór, Szmulu. – Ciocia Walkierzu? Yy, – Nie wiem. Yy, – Czy trzeba ją zawołać? Żyd wszedł na trzeszczące stopnie ganku. Ja bym bardzo prosił. Maria odwróciła się, aby ku drzwiom postąpić, lecz już ciotka Elżbieta właśnie na ganek wchodziła. Zobaczywszy szmula, ujęła się pod boki. Jesteś żydowska cytryno. Szmul kiwnął głową. Dobry wieczór, jaśnie pani. Niech jaśnie pani żarty idą na zdrowie. I pewnie, że na zdrowie, odparła. Ale to nasz szmula utrapienie. Wolałbyś, żebym do lasu zaglądać nie mogła? Szmul wzruszył ramionami. A co mnie zaszkoda z tego, że sobie jaśnie pani po lesie chodzi? Czy tak, czy owak te werszki, co kupiłem, wywiozę? Ale gdybym po lesie nie chodziła, to byś ty nie tylko werszki wywoził, Judaszu. Szmulc moknął i podłużną, krogulczo zagiętą ręką po brodzie pogładził. Aj, – Ajajaj, szmul na cudze własność niełakomy. A ja tu przyszedł o dzierżawę łagiewnik, jaśnie pani wie. Na twarzy Elżbiety wystąpiły sine plamy. – Nie niedoczekanie twoje! – krzyknęła, uderzając pięścią w słupek ganku. – Wydzierżawię komu zechce. Twojej kurateli nie potrzebuję. Mm, – Mój Ichim właśnie dzierżawy szuka – bąknął od niechcenia Szmul, ocierając czoło. – Ichim, taki sam jak i ty. – Nie, nie, nie chcę. – Dajesz dwa tysiące, kiedy daje 2500. Mandelsburg daje dwa tysiące pięćset. – Mandelsburg? – przeciągle powtórzył Szmul. – Ten paskudny Żyd, on ziemię zniszczy i się, jak rude ciele krowę. A no, niech wyś się, odparła Elżbieta. To nie twoja rzecz. Lecz teraz Maria patrzyła prosto w twarz ciotki i w tych uparcie wlepionych oczach w tłuste rysy starej kobiety było tyle milczącej nagany, iż Elżbieta, silnie zdenerwowana, napadła na siostrzenicę, chcąc na nią gniew swój spędzić. Czego oczy wybałuszasz? zawołała gniewnie. Co ci do moich interesów? Pilno i lepiej swojej roboty. Beczułkę z wódką zatocz pod drzwi Alkieża. Maria pochyliła się nad beczułką. Pusta? Odrzekła, dotykając obręczy. Nic nie szkodzi. Zatocz i przed drzwiami zostaw. Przyda się jeszcze w dobrej chwili. Ty marnowałabyś wszystko, księżniczka. Maria powoli schylona, uniósłszy cokolwiek w swą beżową zniszczoną sukienkę, Toczyć przed sobą beczułkę zaczęła. Wystające łopatki w pochyleniu grzbietu znikły pod cienką tkaniną stanika, lecz za to uwidoczniła się cała kolumna pacierzowa źle suchą skórą obciągnięta. Drobne biodra odpychały spódnicę w miarowym ruchu nóg. Nędzna to była dziewczyna, źle ułożona, źle odżywiona i opóźniona w rozwoju swej kobiecości.